kiedy człowiek po raz pierwszy dowiedział się o śmierci. Musiała być taka chwila. Może w dzieciństwie, kiedy człowiekowi pierwszy raz przyszło na myśl, że nie będzie wiecznie żył. Ale to musiał być cios. To musiało wryć się w pamięć. A jednak ja zupełnie sobie tego nie przypominam. To mi nigdy nie przychodziło do głowy. Co z tego wynika? Że widocznie rodzimy się z poczuciem swojej śmiertelności, zanim jeszcze znamy to słowo, zanim dowiadujemy się, że słowa istnieją. Przychodzimy na świat we krwi z wrzaskiem, wiedząc, że mimo wszystkich kompasów na świecie kierunek jest tylko jeden, a jego miarą jest czas. Człowiek jest jak nawóz. Nic więcej. Nie ścierpię tego. Zapamiętam to sobie. Nie wchodzić. Nie wolno. Przepraszam. Trochę wyszli z prawie, ale kiedy trzeba umierać, to się podciągają. To ich wprawia w poetycki nastrój. To bardzo ładnie z ich strony. Nic nie jest mniej nieprzekonywające niż nieprzekonywająca śmierć. To jest. Akt pierwszy. Jedziemy. Co ta niemal scena znaczy? Cóż, to właściwie tylko chwyt. Pomaga w zrozumieniu akcji, która następuje. Mówimy językiem teatralnym, który niejasnością stara się nadrobić to, czego mu brak pod względem stylu. Jesteśmy aktorami. Stosujemy się do wskazań. To nie jest kwestia wyboru. Jeśli ludzie kończą nieszczęśliwie, dobrze, pechowo. To jest sens tragedii. Na miejsca zaczynamy. Zamordowawszy brata swego i uwiódłszy jego wdowę, truciciel wstępuje na tron. Teraz widzimy go, jak z królową puszczają wodze niepohamowanej namiętności. O! Nie wypada! Czemu? Ludzie przychodzą tu po rozrywkę. A nie żeby oglądać ponure i zupełnie zbyteczne brudy. Mieliśmy tego właśnie chcą. Morderstwo, uwiedzenie, paziroctwo. A żeby pan by chciał do wcipów? Ja chcę, żeby historia miała początek, środek i koniec. A pan? Co wy wiecie o śmierci? To jest to, co aktorzy grają najlepiej. Potrafią umierać heroicznie, komicznie, ironicznie, nagle, powoli, wstrętnie, pięknie lub na koturnach. Mój własny talent jest z innego kruszcu. Wydobywam sens z melodramatu. Sens, którego w istocie wcale tam nie ma, lecz czasem widać spoza tej materii cieniutki promyk światła, który dojrzany pod odpowiednim kątem potrafi przebić skorupę śmiertelności. Kiedyś miałem aktora, który został skazany na śmierć przez powieszenie. Uzyskałem zezwolenia, żeby go obwiesić w trakcie spektaklu. Musiałem co zmienić fabułę, ale sądziłem, że to będzie efektowne. Nie uwierzycie mi, panowie. Ale on nie był przekonujący. Nie sposób było wyzbyć się niewiary, kiedy publiczność zaczęła drwić i obrzucać go pomidorami. Cała ta historia skończyła się katastrofą. Nic innego nie robił, tylko krzyczał przez cały czas, po prostu na przekór konwencji. Stał w miejscu i krzyczał o niepokoju. Nigdy więcej. Publiczność wie, czego chce i tylko w to gotowa jest uwierzyć. Pokażcie! Nie. Wszystko się wam pokręciło. Nie umiecie zagrać śmierci. Fakt śmierci nie ma nic wspólnego z tym, jak się ją widzi, jak to się odbywa. To nie jest krzyk, ani krew, ani słanianie się. Nie, to jest istotą śmierci. Po prostu idzie o to, że człowiek się więcej nie pokaże, to wszystko. W tej chwili go widzicie, a w następnej znika i nigdy już nie wróci. To jest wyjście ledwo dostrzeżone, niezapowiedziane. Zniknięcie, które nabiera wagi w miarę jak trwa, aż staje się w końcu tak ciężkie jak omów. Jest śmierć, lęk przed śmiercią jest nielogiczny. To może być bardzo przyjemny. Patrząc na to z drugiej strony,
Jesteśmy mali ludzie. Nie znamy podszewki wielu spraw. Jedne koła obracają się wokół innych i tak dalej. I byłoby zarozumiałością z naszej strony, gdybyśmy chcieli wpływać na koleje losów. Czy choćby klubu. Reasumując, uważam, że nie powinniśmy się do tego mieszać. Do czego to wszystko prowadzi? Nie szukaj logiki. W swojej nazwie w ogóle teatr nawiązuje gdzieś tam do, powiedzmy, estetyki teatru śmierci Tadeusza Kantora. A dla nas oznacza to również, że jesteśmy tacy, no, dosyć powiedziałabym, czarno-biali, również w stylistyce. Nie używamy zbędnych przedmiotów, zbędnej scenografii i tak dalej. Jak formie jesteśmy dosyć oszczędni, natomiast szukamy również możliwości bezpośredniego kontaktu z odbiorcą, z widzem. A stąd takie pomysły jak spektakl dla jednego widza chociażby. A w tej chwili naszą najnowszą premierą jest Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją, według sztuki Toma Stoparda. Praca w Teatrze L'Amour polega na tym, że my przede wszystkim szukamy tematów, problemów, które nas intrygują i o których chcielibyśmy coś powiedzieć. I w momencie, kiedy określamy pewną interesującą nas właśnie tematykę, zaczynamy szukać tekstu. I tym razem chcieliśmy zrobić spektakl o odchodzeniu, o umieraniu, o strachu przed śmiercią również. I tak się stało, że trafiliśmy na tekst właśnie Toma Stoparda, który właściwie łączy w sobie kilka tematów. No, tym głównym wiodącym jest właśnie problematyka śmierci, ale oprócz tego to jest tekst osnuty wokół Hamleta Szekspira, co pozwalało nam również troszeczkę się pobawić w taki teatr w teatrze i troszkę też opowiedzieć o pracy aktora, o zadaniu aktora, w ogóle o życiu w teatrze, co właśnie miało również dla nas, no, niebagatelne znaczenie. I no, praca wygląda, myślę, tak jak w normalnym teatrze instytucjonalnym, czyli przeważnie próby trwają jakieś 2 miesiące, to są codzienne, wielogodzinne próby, gdzie wspólnie dochodzimy do różnych rzeczy. No, oczywiście gdzieś mam przygotowaną całą wizję spektaklu, no niemniej jednak staramy się tak pracować, żeby każdy mógł coś swojego wnieść. Staramy się słuchać siebie nawzajem, dochodzić do pewnych kompromisów. Natomiast zawsze jeszcze tą rzeczą taką podstawową, nad którą się zastanawiamy, pracując już nad jakimś tekstem, to jest sprawa tego, gdzie będzie widz w trakcie spektaklu. Dlatego, że zawsze staramy się go w jakiś bezpośredni sposób wciągnąć. I to nie tylko za pomocą słowa. Akurat w przypadku tego spektaklu przedłużamy troszeczkę scenografię, wchodzimy jakby ze scenografią w widownię, a oprócz tego no, ten tekst również stał się dla nas interesujący z tego powodu, że tam padają słowa, które są bezpośrednio wypowiadane do widzów i gdzieś każą no, jednak bezpośrednio się w ten spektakl włączyć. Ten spektakl najnowszy graliśmy na festiwalu Fringe w Edynburgu w tym roku w sierpniu, pokazaliśmy go tam kilkanaście razy. A no to jest w tej chwili największy festiwal teatralny świata i dla nas granie tam miało no jakby podwójne znaczenie. Po pierwsze, Tom Stoppard właśnie na Fringe'u debiutował tą sztuką. No, po drugie, jechaliśmy jakby nie patrzeć na Wyspy Brytyjskie, prawda? Gdzie wiadomo, Szekspir, Stoppard i tak dalej, gdzie te sztuki są inaczej odczytywane. I faktycznie publiczność tamtejsza zupełnie inaczej reagowała niż nasza tutaj w Warszawie czy w ogóle w Polsce na ten spektakl. Oni są w ogóle o wiele bardziej spontaniczni, głośniejsi, żywiołowo o wiele bardziej reagują w trakcie. I no, dużym zaskoczeniem było to, że aż tak dobrze nas przyjęli.